Dziś pokażę Wam potrawę z iście francuskim rodowodem. Zapraszam Was na zupę cebulową. W pierwszej kolejności kroję obraną cebulę w piórka. Następnie podsmażam ją na rozgrzanym maśle. Kiedy się zeszkli, wlewam do niej białe, półwytrawne wino i gotuję do momentu, aż niemal całe odparuje. W międzyczasie kroję bagietkę na kromki i podpiekam je w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Teraz do zupy wlewam bulion wołowy i całość gotuję przez kilka minut. Tak przygotowaną zupę przelewam do kokilek, układam po kromce bagietki i posypuję tartym serem cheddar. Pozostało już tylko całość zapiec i gotowe. Uwierzcie mi, że w kuchni unosi się wspaniały aromat tej tradycyjnej francuskiej zupy. Dlatego teraz ja biorę się do degustacji, a Wam gorąco polecam ten przepis.